Cześć, witam Was w kolejnym vlogu, czyli dla nas to jest w sumie po prostu kolejny dzień. No i nadal jesteśmy tutaj w Gori, ale dzisiaj idziemy do Tbilisi. Myślę, że będziemy tam w okolicy, nie wiem, 11 jakoś. Teraz idziemy na śniadanko i pokażę Wam Sarę, która po wczorajszym dniu troszeczkę się relaksuje. O, tutaj mamy pacjentkę, która leży sobie na takim fotelu masującym. Jak? Wrażenia? Spoko. O Jezu, jak zaciskają mi stopy. Jezu. Ale strasznie mi bolą łydki. I ja chciałabym coś na łydki. I wszystko mi masuje po łydek. Naprawdę. A teraz co? Tu, u jego supa. Proszę, wyjdę sobie na to chyba później. Może, ale to jest takie specyficzne. Ale super to jest. W sumie tak bardzo specyficznie, u nas się czegoś takiego raczej nie spotka. Tutaj mamy taki, nie wiem, hall, powiedzmy część wspólną u wszystkich, z telewizorem. U nas w ogóle są wystawy spa, są te masaże płatne, ale tutaj to wiecie, to jest za darmo, krzesło. To prawda, jest chyba wszystko za darmo, na PlayStation jest za darmo, stół do bilarda. PlayStation też tam jest? No tak mi się wydaje, z tego co zrozumiałam, to nie jest w sumie żaden hotel, tylko taki kasyk. I na dole jest ten, rowerek. No, natomiast... pani już tutaj gotowa, ona pewnie też się na koszyku i dlatego wiesz, ja my wczoraj dopiero tak późno przyjechaliśmy, to miała mniej snu. Tak mi się wydaje. No może tak. No. Ale chociaż uśmiechnięta. No uśmiechnięta, to prawda, bardzo. Matko, to mnie cały wypycha. No wiem. Jezu Chryste. No wiem. Ja myślałem, że to wiesz. To ma sobie jak w jacuzzi, że tak delikatnie. Jedynie czuję się tak zrelaksowane. Wiem, to wolni. Ale nie, później jest bardzo przyjemnie na kręgosłup. Jezu Chryste. To zadało mi jakoś tak. Walnęło mi od dołu. Wiem. Nie wiem czy to widać. I cię tak wypycha, że tak. Najpierw będzie cię. Od góry do dołu cię będzie wypychało, no? Tak. Nie wiem czy to widać na kamerę, ale to mnie tylko tak wypycha, jakby ktoś mi chciał. Normalnie. Nie, pozbyć się mnie, jakby siało to krzesło, aż ten fotel. No. Ale fajne, co? No. Powiem ci szczerze, że jesteśmy tutaj najmłodsi, w sensie my. I korzystamy. I tylko my korzystamy. Twoi rodzice na tym nie usiedli chyba. O tak, teraz bardziej nóżki. Ale nawet ja się nie mogę położyć, bo całkowicie mi wypycha szyja. Teraz mi zgniata. Dobre. Jest to ciekawa rzecz. Ciekawe przeżycie, to nie? O, teraz tak. A no! Jak pralka. No, zaraz się zbieramy, więc jeszcze masażyk przed wyjazdem. No, ale fajne. To wczoraj przyjechaliśmy tutaj, przed północą chyba byliśmy, więc niestety mało co z tego skorzystamy, natomiast to był nasz najtańszy nocleg. Ile ty za niego dałeś? Przy co dwa pokoje 350 zł ze śniadaniem. 350 zł na 5 osób, na 5? Na 5 ze śniadaniami. Ze śniadaniami dla 5 osób, na jedną nockę. To jest w ogóle kosmos jakiś, a jest tutaj w ogóle bardzo fajnie. Mamy... Tak, pokoje w ogóle spore. Tak, pokoje spore, na dole mieli... Żeby mi to nie zaszkodziło. Ten fotel jak coś to też jest za darmo. I na dole mieliśmy też taki pokój gracza, gdzie był bilard, gdzie był rowerek stacjonarny. I to jest w ogóle wszystko w takim... No trochę jakbyśmy byli u kogoś dosłownie. No, co nie? Jak nie jakieś pokoje, apartamenty, tylko po prostu jakby ktoś nas zaprosił do siebie do domu. Tak, dokładnie. Nie dał pokój po prostu taki. Tak, i dał pokój i rano przychodził i robił śniadania. No jest zupełnie inaczej niż jest w hotelach. Tak, jest w ogóle bardzo fajnie, to jest właśnie taka część wspólna. Tak, jeszcze w ogóle mogliśmy wypić wieczorem wino, ale już wpadliśmy. No. Więc bardzo fajnie, naprawdę. Naprawdę. Ale ci brzuszek chodzi, nie widać tego tak tutaj. Jesteśmy właśnie w guesthouse'ie i już tam tutaj troszeczkę Wiktor pokazywał, ale głównie pokazał Wam swój pokój i chyba górną część, a ja Wam chciałam pokazać, jakie tutaj jest super wnętrze. Naprawdę, no tutaj pani bardzo się postarała i jest super kolorowo.
I szczerze mówiąc, jeżeli na przykład będziecie chcieli podróżować ze znajomymi, to takie guest house'y są według mnie najlepszą opcją. O, tutaj macie jeszcze jakieś ptaszki. Chyba nawet gdzieś była rybka, z tego co pamiętam. Kanapa, pralnia i śniadanko też było naprawdę super, bo mieliście je normalnie w kuchni, wiecie, zmywarkę, wszystko po prostu jest na swoim miejscu. Pani jest bardzo miła, więc mam nadzieję, że Wiktor Wam da tutaj dokładną lokalizację tego miejsca, bo jeżeli zamierzacie wybrać się do Gruzji i chcecie zwiedzić Tbilisi, to myślę, że to jest super baza wypadowa, bo jest naprawdę blisko, tanio, no i my jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Przepraszam za mój głos, bo mam go trochę zjechanego, ale jeszcze chciałam Wam pokazać jedną salę. Jest tutaj nawet, wiecie, taki pokój gier. Normalnie, wiecie, z bilardem i tak dalej. Ale teraz tutaj jakieś dziecko ogląda, więc może nie będę mu przeszkadzać ani go nagrywać. Ale no, jest naprawdę tutaj mega klimatycznie. Cudownie jest, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo klimat, może troszeczkę mniej klimat Sary i Wiktora. Ale im też się tutaj podoba, więc no naprawdę super opcja, szczególnie właśnie na wypad ze znajomymi, kiedy chcecie trochę oszczędzić pieniędzy, to mega fajna. Sara, ty też pomachaj do swojego własnego vloga. No i jesteśmy w Tbilisi, dotrzeć nie było łatwo. Nie było łatwo. Zdecydowanie bardzo wąsko, mega korki. Jechaliśmy, nie wiem, 70 km przez 2 godziny łącznie, bo jeszcze hotel na Google wyskoczył mu zły adres i musieliśmy się o 10 minut, w ogóle nawet dłużej nam to zajęło, przemieszczać w ogóle w inną część. No więc było ciężko. Strasznie się jechało, strasznie tutaj, w ogóle strasznie są tutaj uliczki. Strasznie. No, bardzo wąskie uliczki, no pokażemy Wam chociaż pokoik znowu, tradycyjnie. Tutaj mamy łazienkę, no to już jest taki bardziej hotelowy, powiedzmy, pokój, tutaj nie ma jakichś tam śmiesznych rozwiązań, tylko mamy ładną łazieneczkę z dużym prysznicem. Ale też nie jest to drogie, bo jesteśmy w stolicy, zapłaciliśmy 900 ichniejszych, ale za dwa pokoje, jeden łącznie dla 5 osób, jeden nasz dwupokojowy i jeden trzypokojowy, na dwie nocki i dwie nocki ze śniadaniem w centrum, w stolicy. No, no. Uważam, że to nie jest dużo. No i tutaj mamy, i no tak, bo w centrum też jesteśmy, tutaj mamy telewizorek, tutaj mamy taki fotelik, bardzo ładne łóżko, no i przepiękną szafę. O, szafa możecie sobie zobaczyć, ta szafa jest naprawdę bardzo ładna. A w ogóle czekaj, może jak ja to zamknę, to będzie jeszcze ładniejsze. Nie. O, też jest ładne. Nie, no bo jest, no. Jest bardzo ładna. Dokładnie. No i zbieramy się i zwiedzamy. O, nie ma czasu do stracenia. Mnóstwo jest tych kabli. No dobra, idziemy do centrum. Tak, ale myślałam, że będzie szybciej. Tak? Patrz, zobacz, wydaje mi się, że to jakby mam z tej perspektywy mam wyobrażenie, że to dużo szybciej jedzie niż rzeczywistość. Turecka kawa. Już czekamy na nią. Ile? 10 minut. Ciekawe jeszcze ile poczekamy. Czekamy właśnie od 10 minut na turecką kawę. A tutaj bardzo miły pan, bardzo miły pan, bardzo pozdrawiam, podał soki, bardzo miły pan. No, ale mam nadzieję, że już niedługo przyjdzie ta kawa, bo
Bo no, jesteśmy już trochę zmęczeni. Tato, jak się czujesz z tym, że czekasz na kawę już 15 minut? Bardzo dobrze. Teraz bardziej mam ochotę na nią. Jeszcze poczekam pół dnia i naprawdę stwierdzę, że bardzo mam ochotę. Wyczekane smakuje najlepiej. Co cię na razie najbardziej zdziwiło w Gruzji? Oczekiwanie na kawę turecką. A ciebie? W ogóle i takie podejście. Powolutku. Powolutku, trochę niechlujnie, na spokojnie, mamy czas. No i bardzo niskie ceny Coca-Coli. No, ale to tak właściwie większość narodowości jest taka powolna. Polacy są bardzo szybcy i bardzo tacy zdyscyplinowani. No nie wiem, byłaś w Chinach. No dobra, ale europejskich i takich, no, no zależy według kogo. Zależy według kogo, ale według Azji Express nie jest. Mamy kawę. To aż będzie test kawy na żywo. Specjalnie dla was, patrzcie. Specjalnie dla was będzie test kawy. Kawa. O, piechotka. Piechotka? No to dobrze. Warto było czekać. Nawet magnesy ze Stalinem, jakby ktoś potrzebował. O, tutaj jest. Popularne rogi. Do picia chyba, do picia, co nie? Wina? No. Do tostów. Ale to trzeba wypić naraz, więc jeżeli jest taki duży róg, to no... Może być ciężka. Tutaj mamy tradycyjne jedzenie, którego zrobimy test kiedyś, aczkolwiek nie wiemy kiedy, ponieważ próbujemy już go zrobić od 4 dni. Nawet nie są takie, kurczę, całkiem ostre. Znaczy może nie, wiadomo, że nie są prawdziwe bronie, ale całkiem ostre. Ujnę cię. Czekaj, żebym to nagrała. No, są okej. Potwierdzam, nie są takie ostre. Codzienny klasyczek, czyli sałatka z ogórkiem i pomidorem, ale tutaj są naprawdę bardzo dobre, szczególnie te pomidory. Ogórki są takie dość normalne, ale pomidory są bardzo dobre, takie mięsiste. O Sara, jak zwykle się raczy na śniadanie coś jadłaś? Na śniadanie to ja łącznie chyba z 1,5 pomidora zjadłam. Jadłam pomidora z ogórkiem i teraz jest pomidor z ogórkiem, tak więc dieta bardzo zróżnicowana. Tarunia testuje zupkę. No nie jest to ogórkowa. Jest jakaś z miętą, chyba jest z pieruszkami, tak? Nie, nie, nie. Nie? Jest taka dziwna. Taka girosu ze śmietanką. Będziemy razem testować. Tak, będziemy razem Sara testować. Nas nagra. Tak, Sara nas ja nagra. Mam trochę taki babcinę chustę, ale babci się spodoba. Na 3-4. O kurczę. O Boże, Wiktor, to miałeś ze mną podzielić. To ja się podzielę. To nie jest gorzkie. A nie, jednak jest. Nie. Ale dobra. Bardzo dobra. No, smakuje jak czekoladowy pierożek. Dobre. Weronika, widzę, że bardzo dobre. Dobra. Ale jest takie... No jest to jak po gorzkie. Ja bym wolała białe. Parlamentu, w ogóle zobaczcie, tutaj jest kamer. O, pokażę, o, dokładnie tam. I tutaj jakiś chyba protest się odbywa, bo jest jeden namiot aż. A Sara tańczy przed tym protestem.
chyba jakiś proces. Kiedyś jak byłem w Budapeszcie, to też były jakieś takie namioty rozłożone. No chyba tutaj, no zobacz, no nie wiem, jest jakiś namiot. A co to jest za protest? No nie mam pojęcia, możesz przetłumaczyć. A jest jakieś tam ktoś mieszka? Żyje? No nie wiem. Ale w Budapeszcie jak kiedyś byłem, to też tak byli ludzie, mieszkali w namiotach przed parlamentem. A tutaj jest ewidentnie parlament. O, całkiem okazale to wygląda. Fontanny. Z jednej, z drugiej. I też kolejna ciekawostka, że tutaj Rosjan jest bardzo dużo. Tak, a jest właśnie flaga Ukrainy i jest o taki napis. Tak więc no nie wiem, nie wiem do końca tutaj. Raczej poglądy są antyrosyjskie, ale jednocześnie turystów z Rosji tutaj obsługują z honorami, powiedzmy, więc ciekawa sprawa. Kolejną dość, w sumie to nieciekawą ciekawostką na temat Gruzji jest to, że często w sklepach albo w budkach z jedzeniem nie ma tego, co powinno tam być, bo to jest ich główna reklama. Dosłownie byliśmy w budce z hot dogami i pani nie miała hot dogów. Teraz chciałam sobie kupić milkshake'a w budce, gdzie było wypisane 20 smaków milkshake'ów. Dosłownie był nawet jakiś smak bekonu i pan nie miał milkshake'ów. Dla mnie, no nie wiem, to jest niesamowite. W Polsce by się takie coś no na pewno nie stało. Wyszłam jak zwykle ziemniaki i przyszła nam kruszonka z owocami, ale to tak przepięknie pachnie, co nie? Cudownie. No, wygląda też bardzo ładnie. Jaka opinia o Tbilisi po dniu chodzenia? Wygląda wesoło. Wygląda wesoło, no w porównaniu do innej części Turcji. Jezu, Turcji! No to tak, to w tej innej części Gruzji to wygląda bardziej wesoło. Ale fajnie też, że zobaczyliśmy inną część Gruzji i wy też zobaczyliście. No bo jednak zupełnie inaczej wyglądało Kutaisi. No. Było biedniejsze, ale było takie też bardziej, no nie wiem, takie bardziej gruzińskie według mnie. Bo te wszystkie zwierzęta, no tutaj już nie ma tych zwierząt. No tak, tak, no już prawda. Nie widzieliśmy krów na drogach. Tutaj ale... jest tak ładnie, tak pomieszane. Tutaj mamy coś jakiegoś takiego arabskiego, tutaj jakiś taki pomieszane trochę kultury. Ja jestem trochę zawiedziona, bo liczyłam dzisiaj na zakupy. Nie ma sklepów, takich fajnych butików z ubraniami, takimi wiecie, regionalnymi. Regionalnymi, no. Nie ma. Ja już się nastawiłam na komplety. Ja nie wyjadę stąd bez kompletów, jeszcze dwóch. No bo teraz planujemy z Weroniką, że ja ją wsadzę na to, o, i sobie pojedziemy gdzieś, co nie? No, myślę, że się uda. Myślę, że no na pewno. Uda, no. Nie powinieneś jeść, a nie. Albo Sarę zawiedziemy, albo i ciebie, albo i Weronikę. No to zapraszam. W ogóle tutaj trafiłem na lody o smaku wina, które już niestety kompletnie zamknięte. Jesteśmy właśnie na wieczornym posiłku i oczywiście jedyną rzecz praktycznie, którą zamówiliśmy to... Ziemniaki. Jak zwykle ziemniaki. Cóż. To już jest chyba trzeci raz, kiedy dzisiaj jemy ziemniaki, tak więc... Jaki trzeci? Drugi? Tak? Trzeci! Trzeci, wydaje mi się, że trzeci, no. No dzisiaj mamy taki dzień, że jesteśmy często w restauracji i już jemy trzeci raz ziemniaki. Ale za każdym razem smakują trochę inaczej. Trochę inaczej. Za każdym razem bardzo dobre, więc polecamy ziemniaczki. Są bezpieczną opcją na pewno, więc...